Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, który często ostatnio gości na vlogu, ale cieszy się też u Was sporym zainteresowaniem, więc jeśli jest zainteresowanie z Waszej strony, to czemu nie? To ja w to wchodzę. Mianowicie będziemy mówić o czytelnictwie. A dokładniej będziemy mówić o tym, jak czytelnictwo wśród młodych ludzi promowane jest we Francji. A jeszcze dokładniej przyjrzymy się takiemu projektowi, który umożliwia młodym Francuzom wejście w kulturę. I spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto robić coś takiego u nas. Zapraszam. Projekt La Culture Pass realizowany jest we Francji od niedawna. Od niedawna, ale wzorowany jest na takim starszym pomyśle, który już od kilku lat funkcjonuje sobie we Włoszech. W 2017 roku pilotażowo wprowadzono taki właśnie pomysł, taki plan, żeby młodzi Włosi dostawali od rządu pieniądze na kulturę szeroko pojętą. Tak? Matteo Renzi to był polityk włoski, który był pomysłodawcą tego projektu. No, we Włoszech sprawiało to od samego początku bardzo dużo problemów. Po pierwsze, realizacja była ponoć dość taka wsteczna, że tam się chyba jakoś pocztą zamawiało te karty, dzięki którym można było kupować jakieś książki, bilety do muzeów, tym podobne rzeczy. Po drugie, jak się okazało, całkiem sporo młodych Włochów te karty odsprzedawało później przez serwisy internetowe, bo woleli pieniądze niż kulturę. Po trzecie, jeszcze rząd włoski wycofał się z refundacji podręczników, więc większość tych, którzy korzystali z tego projektu, kupowali za to podręczniki, więc no to jakby pomoc z tym wejściem w świat kultury, no nie do końca miało to sens. Ale mimo tego, że dwukrotnie już zmieniły się włoskie władze, to cały czas ten projekt jest utrzymywany. Włosi bodajże dają jeszcze nawet 500 euro każdemu młodemu Włochowi na takie właśnie na kupowanie tych dzieł kultury, książek czy zwiedzanie muzeów, tym podobne rzeczy. Tak więc Francuzi postanowili również zrobić coś takiego u siebie. Uwaga, w tym samym czasie mniej więcej wszedł podobny projekt w Hiszpanii, ale on ma nieco inne podstawy. Być może kiedyś zajmiemy się tym, co w Hiszpanii i we Włoszech, jeżeli okaże się, że informacji jest dostatecznie dużo, że są jakieś ciekawe rzeczy na ten temat, że jakieś różnice. Dzisiaj skupimy się na Francji, bo Francja dość tak widowiskowo to realizuje. Są podsumowania już takie dość widoczne, o których można coś powiedzieć. Zobaczymy. Co do tego projektu hiszpańskiego jeszcze, on był związany z COVID-em. Po prostu po pandemii Hiszpanie chcieli zaktywizować trochę młodych ludzi, wpuścić ich w kulturę, więc to trochę inna bajka. La Culture Pass jest projektem prezydenta Macrona, jednym z takich jego flagowych, prawda, projektów. Umożliwia, tak jak już mówiłem, za pomocą aplikacji młodym ludziom kupowanie książek, kupowanie biletów, kupowanie, zobaczycie zresztą, płyt, filmów, tym podobnych rzeczy. Po prostu wejście w kulturę, pójście do opery na przykład, no tego typu, zaraz zresztą sobie wymienimy też te rzeczy. Początkowo, pilotażowo, projekt wystartował w kilku regionach, spodobał się, rozciągnięto go na cały kraj, zaczęto m.in. od Gujany Francuskiej, to jest ciekawe, później zresztą rozciągnięto go na cały kraj i obecnie, mimo dość szerokiej krytyki, o której jeszcze na koniec, jest on realizowany i rozszerza się go coraz to bardziej. Jak się go rozszerza? Ano, do tej pory było tak, że jak młody Francuz skończył 18 lat, taki był pierwotny pomysł, dostawał 300 euro i te 300 euro mógł wydać przez 2 lata. W starszych artykułach znajdziecie informacje o 500 euro. To nie jest prawda. Tak początkowo chciano zrobić, bo tak było to we Włoszech, ale po analizie okazało się, że młodzi ludzie wydają około 120-130 euro
rocznie na kulturę. No więc ponieważ te pieniądze policzone są na 2 lata, bo ta karta, aplikacja ma 2 lata ważności, czyli te 300 euro można wydać przez 2 lata, no to ograniczono z 500 do 300, stwierdzono, że i tak jakaś tam górka zostanie. A teraz wchodzą w to jeszcze młodsi Francuzi, którzy od 15 bodajże roku życia co roku będą dostawać od władz no, mniejsze kwoty, takie powiedzmy 30 euro około, w zależności tam od szkoły, od wieku, kieszonkowego na właśnie kulturę. Przy czym w przypadku tych ludzi młodych, to się, tych młodszych, to się kumuluje, a co więcej, oni za to mogą zapłacić za wycieczki szkolne. Podejrzewam, że tu chodzi o takie jednodniowe wyjścia gdzieś tam do kina, do muzeum, tym podobne rzeczy. Tak więc to wygląda. Natomiast co konkretnie oni mogą za to kupić? I to, słuchajcie, jest kilkanaście kategorii. Stan na dziś, bo one się zmieniały. To nie było tak, że od początku to tak było. Filmy i wideo, kino, konferencje i spotkania, czyli jakieś szkolenia, tym podobne rzeczy, gry wideo osobno, to gry komputerowe pojawiły się dość niedawno, książki, muzea, dziedzictwo, architektura, no to jakieś tutaj zwiedzanie, muzyka, praktyki artystyczne, czyli też podejrzewam jakieś pewnie szkolenia związane ze sztuką, bo sztuki sceniczne są osobno, kreatywny materiał artystyczny, instrumenty muzyczne, to jest ciekawe, i specjalne oferty dla grup szkolnych. Kiedy młody Francuz sobie zakłada konto na tej aplikacji, ona szczytuje jego dane geolokalizacyjne i on jest przypisywany do jakiegoś regionu, dowiaduje się wtedy, na co w tym regionie może wydać swoje pieniądze. Szacuje się, że w pierwszym roku trwania tego projektu ponad 800 tysięcy młodych Francuzów zarejestrowało się właśnie w owej aplikacji, więc plan minimum Macrona został spełniony, oni liczyli na 800 tysięcy, tam jest 800 z groszami, więc można się cieszyć. No, niby tak, ale nie do końca. Jakie są problemy i co wynika w ogóle z pierwszych statystyk, z pierwszych wyliczeń? Taka kwestia, którą na samym początku poruszę, być może nie najważniejsza, nie najistotniejsza, ale z naszej perspektywy bardzo ciekawa. Otóż słuchajcie, młody Francuz, który chciałby kupić na przykład powieść Blanki Lipińskiej, bo jak pewnie wiecie, to dużym powodzeniem się cieszy właśnie w tym projekcie, a do tego jeszcze przejdę, może to oczywiście zrobić, mimo że to nie jest powieść francuska. No tutaj chodzi o wsparcie francuskiej kultury, więc o co z tym wsparciem francuskiej kultury? No bo on może kupić tę powieść w księgarni francuskiej, ale nie może jej kupić na przykład przez Amazona. Może obejrzeć Spidermana przez Kanal Plusa, ale nie może obejrzeć tego samego Spidermana przez Netflixa, HBO czy tam coś innego. Chociaż przez HBO to nie wiem, do kogo tam należy, ale chyba nie. Podobnie jest ze Spotify'em. Nie może wykupić sobie Spotify'a, ale Francuzi mają jakąś tam swoją platformę do słuchania muzyki i z niej może już skorzystać. Dlaczego o tym w ogóle mówię i wspominam? To taki przyczynek dla wszystkich tych, którzy właśnie mówią o tym wolnym rynku w Unii Europejskiej, o tym, że kapitał nie ma narodowości. Jak widzicie, no nie jest tak. Nie jest tak i to widać w kilku różnych punktach, nie tylko przy tym La Culture Pass, że jednak kraje zachodnie bardzo mocno wspierają swoich twórców, swoich artystów, także swoich dostarczycieli, w tym wypadku kultury, i oczywiście nie ma w tym niczego złego, ale warto, żebyśmy o tym pamiętali. Druga sprawa jest już nieco bardziej kontrowersyjna. No bo słuchajcie, to nie wygląda wcale tak, że tutaj prezydent Macron robi tu przelew i tak pyk, 300 euro do Iksińskiego, 300 euro do Igrekowskiego i on na tej swojej karcie dostaje te pieniążki i wydaje.
Nie, ja tej karty oczywiście nie miałem, nie widziałem jej na oczy, ale z tych wszystkich tekstów, a trochę ich przeczytałem na ten temat, rozumiem, że to się odbywa na zasadzie jakichś punktów możliwości, tak, że, czy jakiejś takiej wirtualnej kwoty, od której odliczane jest to, co ten młody człowiek kupuje. Innymi słowy, osoba, która mu to sprzedaje, nie dostaje od niego żadnych pieniędzy, od tego młodego ucznia, tak? Te pieniądze zwraca jej rząd. Teoretycznie. Rząd zwróci te pieniądze artystom, rząd zwróci te pieniądze kinom, księgarniom, sklepom muzycznym, ale nie zwróci ich już platformom cyfrowym, które udostępniają na przykład, no nie, gdyby Francuzi jakieś legimi mieli, być może mają, to już nie dostaną pieniędzy. Na pewno nie dostanie ten cały Canal Plus nieszczęsny w tym wszystkim owych pieniędzy, dlatego że no, nie ma takich umów pomiędzy tutaj jakby rządem a tymi podmiotami. Chodzi o to, że dogadali się rządzący z tymi, którzy fizycznie przekazują jakąś wartość. Taka jest zasada tego programu. Tak to działa. Z tego, co widzę, podnosi to prasa francuska, aczkolwiek niekoniecznie krytycznie. Po prostu zaznaczają, że tak jest. No i część tych dużych podmiotów, dużych dostarczycieli wirtualnych usług, jak to oni tam mówią sobie, na tym straci, no ale zyskają ci mniejsi. Na przykład właśnie zyskają księgarnie. Czy to jest takie w 100% uczciwe? No nie do końca, ale cóż poradzić. Co do podsumowania pierwszego roku, na co w pierwszym roku młodzi Francuzi wydali te swoje 300 euro? Otóż słuchajcie, wszystko zależy od tego, jak liczyć. I tak jak media, które donoszą o różnych sprawozdaniach, zaznaczają, że można liczyć procentowo wydatki, tak, na co poszły. Tylko tutaj kwestia jest taka, że jak ktoś sobie zakupił jakiś instrument muzyczny czy naukę, na przykład do gry na instrumencie muzycznym, to wydał dużo więcej pieniędzy niż jak osoba, która nawet 5 książek sobie kupiła, tak? Z drugiej strony, jeżeli liczyć procentowo, tak, że na przykład jeden mój zakup poszedł na książki, a drugi na instrumenty muzyczne, to też może trochę zafałszowywać wyniki, no bo na przykład 5 książek to, nie wiem, jako jeden czy jako 5. Zresztą nie tylko to jest tutaj ciekawe w tych wyliczeniach, zaraz zobaczycie, w jaki sposób one mogą być jeszcze zakłamane. No bo jak się wylicza, to około 56% wszystkich wydatków, tak podają media, poszło na książki. Okej, no to całkiem przyzwoicie. Książki tutaj wygrywają, rządzą zdecydowanie. Ale wśród tych książek, i tutaj różne informacje z różnych miesięcy są, od 50 do 70%, podejrzewam, że te 50 tutaj jest raczej realne, to są mangi. Słuchajcie, 22 tytuły pierwsze, jakie są na tych zestawieniach kto co kupuje, to 15 z nich to mangi. Nie ma w tym nic złego, no bo co złego jest w mandze jako takiej. Niepokojąca jest jedynie ta statystyka, że ich jest aż tak dużo w porównaniu do innych książek. Problemem może być też to, czego chyba nikt nie wziął pod uwagę, że mangi mają, to są serie po 20-30 tomów, po 100 tomów potrafią być, a być może nawet i więcej, nie? Czyli zobaczcie, jeżeli jest jedna książka, jakaś tam powiedzmy powieść francuska, coś tam, nie? Kupuję ją, czytam, podoba mi się albo mi się nie podoba, zaksięgowało się u mnie, dziękuję, do widzenia. W przypadku mangi taki jeden tytuł kupi na przykład osoba, która dopiero chce zacząć przygodę sobie z tym komiksem i jej się na przykład nie spodoba, odrzuci, tak? Ale kupią to też osoby, które już tę serię znają i kupują na przykład od 15 tytułu dopiero, prawda? Od 15 tomu, przepraszam. Czyli wszystkie one zostają wrzucone do worka
z tytułem tej mangi w tej naszej statystyce, no i liczy się, że one to kupiły. Jakby te tytuły mają pewną przewagę, więc dlatego prawdopodobnie jest ich aż tak dużo. To są wielkie serie. Serie rządzą, cykle rządzą, jak mawiał Andrzej Sapkowski. No i słuchajcie, 12 pierwszych miejsc w ogóle z tego zestawienia to mangi, a 15 tytułów z tych 22 to też japońskie komiksy i jeden koreański. Na pierwszym miejscu jest One Piece. Na drugim miejscu Demon Slayer, na trzecim miejscu Atak Tytanów. I powiem szczerze, że jak na mangi, to nawet sensowne tytuły. One Piece jest bardzo przyjemną serią, bardzo sympatyczną. Demon Slayer jest obecnie bardzo popularny. To nie jest do końca to, co ja lubię, ale okej, no ciekawa rzecz. Natomiast Atak Tytanów jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą i rozumiem, że to na fali popularności, ale to jest rzeczywiście dość ambitna manga, dość ambitne anime, więc fajnie. To akurat fajnie, że młodzi Francuzi, jeśli nawet stawiają na kulturę popularną, przepraszam, to jest to kultura popularna na dość wysokim poziomie. Poza tym mamy jeszcze My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Berserk i Naruto. Pierwsza książka, nie będąca mangą, pojawia się dopiero na 13 miejscu. Jak myślicie, co to jest? Od razu mówię, że to nie jest Blanka Lipińska, bo Blanka Lipińska, tak, jeśli ktoś nie oglądał filmu o podsumowaniu czytelniczym Europy, to Blanka Lipińska jest na miejscu 20. Na to poszły pieniądze francuskiego rządu. Otóż na miejscu 13 jest Kodeks Cywilny Deluz. Deluz to takie prawnicze wydawnictwo francuskie. Czyli mamy tutaj ten kasus włoski. Ludzie, którzy prawdopodobnie myślą o prawie, a może nawet zaczynają swoją przygodę z prawem, nie wiem jak tam dokładnie to we Francji wygląda, kupują już książki, podręczniki, które im się później przydadzą. Potem zaraz mamy słowniki. Więc jak widzicie tutaj, no nie wygląda to jakoś pocieszająco, że tu młodzi ludzie jakieś super ambitne rzeczy zaczęli czytać, bo dalej jest na przykład Napisz i spal. To ta książeczka taka, gdzie się tam wpisuje różne rzeczy, jakieś tam zadanie robi, coś się odpowiada, no coś w tym stylu. Potem część artykułów, ale nie wszystkie podają After serię, tak, ten romans taki powiedzmy dla nastolatków. Dalej jest poradnik dla instagramerów Toujours Please, czyli więcej, chcę więcej, tak, chcę więcej. Kronika Brightstone'ów. No i oczywiście nasza Blanka Lipińska. I teraz ja się tak zastanawiałem, dlaczego oni 22 tytuły podają? Nie 30, nie 20, nie 25. Tak domyślam się. Wiecie dlaczego? Bo dopiero na 22 miejscu jest pierwsza powieść francuska. Dopiero. To jest La Pesse Miroir, czyli przejście przez lustro, przełęcz lustrzana, przejście lustrzane, coś w tym stylu. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście było warto sponsorować młodym ludziom rozrywkę? Bo to, że się sponsoruje kulturę, oczywiście to jest prawda, ale raczej te pieniądze idą typowo na rzeczy rozrywkowe. Nie twierdzę, że to źle, ale trzeba sobie takie pytanie zadać. Czy rzeczywiście temu te pieniądze dane przez rząd miały służyć? Zerknijmy jeszcze na filmy, które oglądała młodzież w ramach naszego projektu Culture Pass oraz na muzykę, której młodzi ludzie słuchali, chociaż powiem szczerze, że tutaj też będzie bez jakichś szczególnych zaskoczeń. Filmy, najczęściej oglądane filmy, to tylko kilka procent tych wszystkich wyborów szło na film, trochę więcej może niż kilka procent. I na pierwszym miejscu, moi drodzy, znalazła się tutaj Duna pana Villeneuve'a. Okej. Czemu nie? To akurat tutaj z tym akurat problemu nie mam absolutnie żadnego. Wydaje mi się, że jeżeli już młodzi ludzie mieliby
zwiedzać, mówiąc brzydko, kulturę popularną, rozpoczynać swoją przygodę z tą częścią ludzkiej działalności, to niech robią to od takich dzieł, które jednak prezentują jakiś poziom. A Duna, czy to filmowa, czy to książkowa, jest takim bardzo dobrym wprowadzeniem do rzeczy ciekawych, ambitnych. Zresztą sama książka jest naprawdę, naprawdę niezła. Bardzo ją lubię. Na drugim miejscu natomiast był serial pod tytułem Eternals. I tutaj, szczerze mówiąc, moi drodzy, nie wiem. Nie wiem, nie oglądałem, nie znam się. Sami musielibyście powiedzieć, czy to jest coś sensownego. No, dajcie znać w komentarzach. No, na miejscu trzecim natomiast Spider-Man bez drogi do domu. No i w tym wypadku to już wiem doskonale, bo wprawdzie do Spider-Mana nic nie mam, ale żeby oglądać go z pieniędzy rządowych, to moim zdaniem jest trochę przesada i chyba nie o to w tym programie chodziło. Jeżeli zaś idzie o muzykę, około 12%, jeśli dobrze rozumiem, użytkowników tego systemu rozpoczęło grę na instrumencie. No cokolwiek by miało to znaczyć. Jeśli dobrze zrozumiałem, to albo kupowali instrumenty, albo też zapisywali się na jakieś kursy. I prawdę mówiąc, to wydaje mi się bardzo fajne. Naprawdę. Tutaj nie miałbym w ogóle żadnego problemu, że na to idą, prawda, nasze publiczne pieniądze wszystkich z nas. No, chyba że oczywiście będą to jakieś, nie wiem, gitary, instrumenty, które bardzo szybko pójdą w kąt, no ale zawsze jest jakieś ryzyko wkalkulowane w takie programy. Natomiast bardzo dużo osób, tutaj nie było miejsc akurat wymienionych w omówieniach, wybrało festiwal metalowy Hellfest, to znaczy kupili sobie bilety, a także festiwal Vieixary. To jakiś chyba taki popu i muzyki alternatywnej. No, nie wiem, jeśli tak, jeśli dobrze to zrozumiałem. Jeden z największych festiwali francuskich. Jeżeli zaś chodzi o płyty, to czy też o składanki, o piosenki, tak, zamawiane, to królował rap, hip-hop i pop, moi drodzy. Podsumowując, moi drodzy, projekt Culture Pass, wbrew temu, co być może teraz usłyszeliście, no, spotyka się jednak z krytyką. Wprawdzie prezydent Macron jest z niego bardzo dumny i chce go chyba kontynuować, to francuska opozycja od lewicy do prawicy jednak nie jest z jego wykonania zadowolona, co przede wszystkim się krytykuje. Oczywiście mówi się o tym, że projekt tak naprawdę nie zmienia niczego w młodych ludziach. Zaznacza się, że jeśli ktoś z domu nie wyniósł zainteresowania jakąś nieco bardziej ambitną kulturą albo też kulturą w ogóle, to ten projekt go do takich form spędzania wolnego czasu czy też takich form rozwoju nie przekona. Że jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, robotnicze, podupadłe regiony Francji, to tam mało kto w jakiś przewidywany, chociażby sensowny sposób z tych kart korzysta. Na ile jest to prawda, trudno powiedzieć. Z drugiej strony mówi się o problemach regionalnych. Tak jak wspomniałem na początku, projekt ma geolokalizację. Innymi słowy, pokazuje ci miejsca wokół ciebie i w twoim regionie. Ponoć jeśli chce się jechać do innego regionu i tam z tego projektu korzystać, pojawiają się problemy, ale też zarządzający projektem twierdzą, że nad wszystkim panują. Inna sprawa, że poszczególne regiony Francji miały już jakieś karty i projekty kierowane do młodych ludzi, które też takie rzeczy umożliwiały. No i czysto teoretycznie może moglibyśmy, będąc Francuzami, oczywiście łączyć sobie te benefity. Natomiast w jaki sposób to zrobić? Niektóre regiony podobno nie uczą i nie bardzo to wychodzi. Mówi się oczywiście też, jak to przy takich projektach, o wykluczeniu cyfrowym. No, ciężko wyobrazić mi sobie wykluczenie cyfrowe
18-latka we Francji. Jakby to miało niby wyglądać, ale być może, no być może jest, zdarza się, no nie wiem, wypowiedzcie się, jeśli macie na ten temat więcej informacji. Natomiast to, co mnie uderzyło, to to, że sami nawet zwolennicy tego projektu po pierwszym roku już przyznali, że mają świadomość tego, że nie zmienią gustów młodzieży, która w tę kulturę wchodzi. Chcą ją po prostu nieco oswoić z kulturą, być może coś im zaproponować, ale że oni ich gustów i przyzwyczajeń nie zmienią. I to jest, moi drodzy, problem. I to jest coś, co nie do końca mi się podoba. Bo wydaje mi się, że taki projekt powinien kształtować jednak gusta. Taki projekt powinien kreować mody na rzeczy ambitne. Do pewnego stopnia oczywiście, wiadomo, nie? Ale jeżeli już na samym wstępie sobie coś takiego zakładamy, to nie, nie, to jest zdecydowanie zła droga. Oczywiście, jak widzicie, króluje kultura popularna. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest sens, żeby rząd płacił za kulturę popularną? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem system, który obserwujemy obecnie w Polsce, o tym, że taki, że kultura popularna poza pewnymi kwestiami, pewnymi rzeczami, a finansuje się mniej więcej sama, finansuje się z reklam, bo jak sama nazwa wskazuje, jest popularna. Natomiast rząd dokłada pieniądze do kultury wysokiej, ewentualnie są tutaj drobne przetasowania w przypadku jednym i w przypadku drugim, jest ok. Natomiast w takiej sytuacji, gdzie wydajemy bardzo dużo pieniędzy na komiksy, no nieważne już nawet jakie, dobra, nie chodzi o to, że to są jakieś super artystyczne rzeczy, no ale powiedzmy, sponsorujemy młodym ludziom Naruto. Naruto jest fajne, Naruto jest naprawdę fajne, tylko czy na Naruto muszą iść pieniądze rządowe? Nie jestem do tego przekonany. No oczywiście powracają kwestie finansowania w ogóle kultury z pieniędzy podatników, powraca kwestia wsparcia tylko i wyłącznie rodzimej kultury, no tutaj się to oczywiście nie udało prawie w ogóle, poza tym, że dostawcy, no to tak, dostawcy na pewno tej kultury dostali dużo pieniędzy. No i pytanie brzmi, czy to by się mogło sprawdzić u nas? Do pewnego stopnia mogłoby. Choć oczywiście, no myślę, że na początku byłoby bardzo dużo problemów. Faktem jest to, że o ile we Francji ciężko wyobrazić mi sobie to wykluczenie cyfrowe, o tyle w Polsce wydaje mi się, że ono może mieć miejsce. Inna sprawa, że moglibyśmy wtedy eksperymentować z wariantem włoskim i tym wysyłaniem kart pocztą, za które coś tam by kupowano. Chociaż oczywiście znając pomysły Polaków, to widzę już te karty lądujące na Allegro, tak? I tam z danymi użytkowników. Myślę, że byłby to na pewno częsty proceder. Ale też dlaczego by nie? No dlaczego by nie dać młodym ludziom choć 100 zł? Może chociaż tyle na początek. No może 200, no niech będzie, na to, żeby mogli kupić sobie pierwszą w swoim życiu książkę być może. Co sądzicie? Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli ten odcinek się wam podobał, to zagłosujcie na niego łapką w górę, napiszcie, co o tym sądzicie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć na Patronite, to macie link na dole, macie link, pewnie się pojawi gdzieś tam na jakimś czacie, pewnie go znajdziecie w opisie filmu, no i w wielu, wielu jeszcze innych miejscach. Zachęcam do wspierania, jest nas już całkiem sporo osób, mamy też swój mały czat na Discordzie, gdzie też filmy można obejrzeć wcześniej, można sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, coś tutaj zaproponować. Końcówka była nagrywana już nowym mikrofonem, który prawdopodobnie no, kupiłem dzięki wam, tak? Dzięki Patronite'owi.
Jeszcze nie do końca go ogarniam, ale mam nadzieję, że było już dostatecznie głośno. Zobaczymy, jak będzie z jego podpięciem pod aparat. Mam tu specjalny kabel, na razie jeszcze nie chciałem kombinować. No, jak widzicie, staram się rozwijać. Jeżeli ten mikrofon się sprawdzi, jeżeli uda mi się wyeliminować jakieś tutaj rzeczy, które mi się mniej podobają, to być może spróbujemy, żeby te filmy pojawiały się też w formie podcastów na jakichś tutaj w miejscach, w których podcasty można wrzucać. Czas pokaże, a pożyjemy, zobaczymy. A przynajmniej część z tych filmów. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.